Kiedy ostatnio płakałeś? Kiedy ostatnio płakałem? Kiedy ostatnio płakałeś? Czekaj, bo chyba niedawno. Na tym, wiem, na... W kinie byłem na Jak wytresować smoka. No, naprawdę. Na wszystkich trzech częściach. Na trzech częściach? Ale co, i chcieli się wyprosić? Powiedziałem, nie wyjdę! Nie wyjdę, pozabijam was! Byłem z narzeczoną, więc tak trochę to wyglądało, wiesz... Nie było takiego przypału, no nie? Cześć, wchodzi facet, wygląda jak gladiator. Ale jest ciemno, dziękuję. Nie było widać. Dziękuję. O nim mówię. A, sorry. I co, i przecież wchodzisz do kina, idziecie na trzy części. I co, i która scena najbardziej cię wzruszyła? No kurczę, to takie końcowe, jak on tam, wiesz... Ten smok. Przegrywa, ale później wygrywa. Takie życiowe. A tak ja też przegrywałem, mówisz, i wygrywałem. Smok! Walcz, proszę, walcz, smok! Ale tak w duszy to mówiłem. Prawym go. Naprawdę? Ale tak było, no. Nie, bo ja dostałem cynk od bliskiej ci osoby, nie mogę powiedzieć, bo ona chyba przyjechała z tobą, że zawsze płaczesz na Królu Lwie. Nie, a, to kłamstwo. Ale spojrzałeś na mnie tak, że od razu bym ci oddał wszystko. Nigdy nie płakałem na Królu Lwie. Nigdy nie płakałeś na Królu Lwie? Ale znam kogoś, kto płakał na Pocahontas. Naprawdę, kto to jest? Czekajcie, będzie sypał. Czy to Mamet Kalidow może? Tu mi mów. To nie są tanie rzeczy. Chcesz Lambo żółte? Jeździłem Lambo. Mi się źle jeździ Lambo. Jakbyś miał mniejsze dłonie, to bym z tobą porozmawiał, ale masz jakieś takie... Ale obciąłem paznokcie na dzisiaj specjalnie. Naprawdę? Tak. Ja też. A wiesz, że ja sobie też pięty starłem, takie, żeby nie było. A ja byłem nie. u Barbera rano. Naprawdę? O 6 rano wstałem, żeby na 7 pojechać, wiesz. Bo to nie jest miał... strzyżona broda? Tak. Super. A nie wygląda dobrze. Nie, dobrze. Dobrze wyglądasz. Czyli na Królu Lwie nie płakałeś, ale generalnie jesteś takim delikatnym, wrażliwym facetem. Zdarza się.